Nakładem edycji świętego Pawła ukazała się e, płyta, ukazał się album Golgota e, Jasnogórska, który zawiera teksty poetyckie Ernesta Bryla, e, muzykę Marcina Stycznia i Joanny Zbudniewek. E, no to jest płyta dedykowana na okres Wielkiego Postu, to jest jasne na okres Wielkiego Tygodnia, e, kolejny owoc współpracy Marcina Stycznia i Ernesta e, Bryla. E, jest ze mną Marcin Styczny, witaj serdecznie. Witam serdecznie, szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy. Poczekaj, nie wiem czy zauważyłeś, ale zawsze jak się spotykamy, to zimniej się robi na, na dworze. Ostatnio był taki ziąb, pamiętam, na koncercie Twoim z Zasią w kościele św. Zygmunta stwierdziliśmy, że w lutym przyszedł styczeń, teraz marzec i znowu. Mrozy straszliwy. Masz jakiś na to wpływ w ogóle. Wszyscy zawsze się z tego śmieją i tak, że z kolei. Ale to coś w tym jest. Bo jak byłem w Chicago ostatnio na koncertach, to też była taka, taka śnieżyca. Myśleliśmy, że w, ogóle, że w ogóle nie wylecimy z tego Chicago. Musieli nam przez pół godziny odśnieżać samolot. No może coś w tym jest. No, yy, nazwisko, ale ja nazwisko mam zimne, ale generalnie to, 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 to jakoś taki jestem ciepły człowiek i, i, i serdeczny. Yy, powiedziałeś o Joannie, i Wanna z Budniewek, z, z, spotkaliśmy się rzeczywiście tutaj w, przy okazji koncertu charytatywnego, który graliśmy na rzecz jednego z terapeutów z Betanii, to jest ośrodek dla narkomanów tutaj niedaleko pod Częstochową, w którym zresztą z, z uzależnienia wyszła Asia. Zresztą o tym opowiadała. No i to niezwykłe, że myśmy po tej rozmowie, po tym spotkaniu z tobą poszli na Jasną Górę i byliśmy na mszy. A po mszy Asia mówi do mnie, wiesz co, yy, muszę ci coś pokazać. I ciągnie mnie nad Kaplicę Matki Bożej i pokazuje mi obrazy Dudy Gracza, Golgota Jasnogórska. Ja się uśmiechnąłem i mówię, Asia, ja te obrazy znam, chociaż pierwszy raz je widziałem na, na żywo, bo widziałem w różnych albumach. Ale mało tego, ja znam wiersze Ernesta Bryla, które były pisane do tych obrazów. I nawet już zacząłem robić muzykę, a miałem, praca była zaawansowana. Ale z jakichś powodów przerwałem te prace, bo byłaby to kolejna płyta, no owoc współpracy Bryla i Stycznia, i, i myślę, że po prostu czekaliśmy na Asie. Że, że to, że myśmy się spotkali w tej Częstochowie, że ona tak bardzo zachwyciła się obrazami Dudy Gracza i dzięki mnie też zobaczyła wiersze, bo ona nie znała z kolei wierszy Ernesta, wczytała się, to ja jej zagrałem te kompozycje, które zostały już przeze mnie zrobione. Ona mówiła, słuchaj, musimy to zrobić. I bardzo szybko to zrobiliśmy, bo tutaj ten koncert był z tego, co pamiętam, w grudniu, pod koniec listopada albo w grudniu, a już w Wielkim Poście w 2012 roku już graliśmy Golgotę Jasną górską. Dlatego ja cię zapytałem o ten, o ten koncert, bo, bo przez telefon rozmawiałeś z Grzesiem i mówiłeś mu, że jakby no, miało, to, miało to swój jakiś fundament czy podłoże, ten koncert, który tutaj był, potem wizyta na Jasnej Górze. Natomiast y, bardzo ciekawa jest też historia w ogóle powstania tych wierszy, bo y, można znaleźć fragmenty tej historii na, na płycie, w książeczce. Y, Miejscem spotkania był szpital, tak? Ernesta Byla z, z Dudą Graczem. Tak. Y, obaj panowie y, chorowali na serce. Ernest bryl miał cztery bypassy, nie wiem ile Duda Gracz, ale podobnie. Byli operowani, to jest też ciekawe, bo oni byli operowani w Ochojcu przez profesora Bochenka, męża Krystyny Bochenek, tej marszałek Senatu, która zginęła w katastrofie smoleńskiej, tej samej, która organizowała dyktando ogólnopolskie, pamiętają państwo. Więc wielka postać to, to mąż właśnie. I on operował tych dwóch wielkich artystów. Duda Gracz wtedy powiedział Brylowi przed swoją operacją, że słuchaj Ernest, jeżeli ja przeżyję Żyje tę operację, to ofiaruje Golgotę Jasnogórską, jako takie wotum dziękczynne dla ojców Paulinów i dla Jasnej Góry. I mówi: A, a ty może byś napisał do tego wiersze. Bryl się trochę skrzywił, bo mówi: Wiesz co, no, ale trochę jest mało czasu. Ja nie wiem, czy ja będę w stanie napisać wiersze, które będą dokładnie. Odnosiły się do Twoich obrazów, czyli będą takim poetyckim komentarzem tego, co jest na tych obrazach. I Duda, gracz, mu powiedział: Słuchaj, to tak nie musi być. Te wiersze niech będą pewnym uzupełnieniem Twoim widzeniem tej sprawy. One nie muszą bezpośrednio opisywać tego, co jest na obrazie. I rzeczywiście, jeżeli się porówna te dwie rzeczy, to obrazy Dudy Gracza no są takie też mocno narodowo-katolickie. Ta tradycja nasza tutaj jest zapisana w tych obrazach. Mamy i drugą wojnę światową, mamy papieża, mamy, mamy, mamy Wyszyńskiego, tak, prymasa tysiąclecia. Więc tych postaci jest tam bardzo dużo. Natomiast ta, te wiersze jakby są troszkę od innej strony. Gdzieś kierują naszą uwagę do środka. Że to jest taka Golgota, jak ja to mówię, która się Rozgrywa tuż obok nas i w nas samych. I myślę, że, 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 że do takiej właśnie golgoty, do takich wierszy ja mogłem skomponować muzykę, bo jak nie wiem, śpiewam jeden z wierszy, to jest stacja 16, a to ja, Panie Boże, ja z paluchem brudnym, którym ci będę w ranie grzebał długo, to ja odczuwam to rzeczywiście jakoś tak głęboko i że. No, i, I mogę mówić w pierwszej osobie, bo, bo czuję się słaby, grzeszny i yy, 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 yy z tym właśnie staję przed Bogiem. Z, tym, z, tą, z tą swoją małością i słabością. To posłuchajmy może właśnie tej stacji. Stacji szesnastej. Yy, Jezus ukazuje się apostołom, tak? Chodzi o, dokładnie o ten, tak, tak jest. o ten numer. Stacja szesnasta. Jezus ukazuje się apostołom. Mówiłeś o tym, o tym połączeniu, uzupełnianiu się wierszy twórczości Ernesta Bryla i, i malarstwa Dudy Gracza. Ja mam takie wrażenie, że to się świetnie uzupełnia na, na takiej mianowicie płaszczyźnie, że no to malarstwo rzeczywiście ma w sobie dużo historii. Jest to jakimś uwspółcześnieniem też Drogi Krzyżowej, przeniesieniem jej w, w, w kontekst nasz historyczno-narodowy, społeczny. Natomiast to, te wiersze Ernesta Bryla też uwspółcześniają Drogę Krzyżową. Natomiast one ją uwspółcześniają bardziej tak duchowo i osobiście dla człowieka. I to się świetnie zgrywa, że my, jakby czytając te wiersze Ernesta Bryla, możemy tą drogę bardzo osobiście, współcześnie przeżywać i patrząc na te obrazy, umieszczać ją w kontekście historycznym. Nie wiem, czy też, też tak to czytasz? Dokładnie tak. Ja Zastanawiałem się, to do, do, doskonałą paralelę taką tutaj zrobiłeś, rzeczywiście, że, że to jest uwspółcześnienie tylko inne tej, 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 tej drogi krzyżowej. I tak jak mówię, no, nie dla, dla, dlatego, że, że to uwspółcześnienie dokonane przez Bryla jest takie osobiste, m, dlatego jakoś łatwiej mnie jako kompozytorowi, jednocześnie wykonawcy, m, było wejść w tą golgotę, bo ona jest właśnie z, z tego poziomu pisana. Ale m, jak zauważyłeś, w książeczce, na, znaczy na okładce jest tylko Jeden, jeden obraz. Dudy Gracza. I to w jakimś sensie celowo oczywiście można było wszystkie obrazy umieścić, gdybyśmy jakby bardzo o to zabiegali u ojców Paulinów, ale z drugiej strony ja pomyślałem, że może nie ma sensu aż robić takiego, jakby to powiedzieć, nie chciałem takiego mętliku trochę ludziom robić, że, 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 że ta, to nasze dzieło, czyli, czyli słowo z muzyką jest tak mocne, że chciałem, że żeby ono było tak skondensowane, i żeby człowiek mógł sobie zasiąść i, i przeżyć tą drogę krzyżową. Że gdyby miał jeszcze dodatkowy e, obraz, to może ta energia i to skupienie by się troszkę rozpraszało. Wydaje mi się, że lepiej jest, jeżeli przeżyje ją w taki sposób, właśnie słuchając jej, a potem pójdzie e, będąc na jasnej górze i zobaczy obrazy do dygracza. A nie musi tego robić jednocześnie. Poza tym te obrazy też no, są bardzo mocne, bardzo mocno przemawiają, są bardzo koncentrujące na sobie. No, akurat tutaj na okładce się pojawił obraz, gdzie stoi ubiczowany Chrystus, umęczony Chrystus, który tak aż przemawiał po prostu tym cierpieniem. I to być może mogłoby jakoś, no nie tyle zaciemnić te teksty Ernesta Bryla, ale jakoś oderwać tego, kto je czyta czy słucha od, od, te, od tych delikatnych niuansów, które można znaleźć w tych, w tych tekstach. No, zgadzam się z tobą i, i myślę sobie, że, że, że zaznaczyliśmy, powiedzieliśmy, jaka jest geneza, że rzeczywiście obrazy powstawały do obrazów, ale to jest też piękne, że to tak żyje, że, że najpierw była współpraca malarza z poetą, teraz jest współpraca poety z kompozytorami i wykonawcami, ze mną i Zasią Lewandowską, i to, i, I to po prostu żyje. A, a kolejnym etapem jest to, że, że będą tego słuchali ludzie i też przeżywali po swojemu. Wiem, że nawet już ta płyta gdzieś w różnych miejscach, nawet na świecie, jest wplatana w tradycyjną drogę krzyżową jako rozważanie. Więc ja, ja, ja się z tego bardzo cieszę, bo to znaczy, że, 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 że to będzie żyć i będzie pozwalać ludziom głębiej no, przeżywać okres wielkiego postu. Mamy w Częstochowie takie wydarzenie, zawsze w okresie Wielkiego Postu przed Wielkim Tygodniem, tak pod koniec, jest droga krzyżowa tak bardzo mocno przygotowana przez aktorów, przez różne środowiska społeczne tutaj w Częstochowie, która prowadzi przez aleje aż na Błonie Jasnogórskie. I ta droga krzyżowa jest niezwykła. Nie dlatego, że no, coś jest w niej innego niż w drogach krzyżowych, które się gdzieś pojawiają w kościołach i tak dalej, tylko ona jest właśnie współcześniona, bo na przykład Jezus spotyka dziewczyny wychodzące z pubu które obrazują, nie wiem, na przykład jakieś grzesznice, czy jakieś współczesne przywary, które gdzieś się pojawiają, czy problemy współczesne. I, i ma wrażenie, że właśnie chyba też o to chodziło, że to się też może wpisywać w taki, nie wiem... Sposób ewangelizacji dzisiaj człowieka, opowiadania o Ewangelii, tylko że w, może innym językiem? Mnie się to niezwykle podoba. To znaczy, no, cały czas trze trzeba zastanawiać się, myślę, jak to jest tu i teraz I, 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 i co by było, gdyby ta męka Jezusa Chrystusa rozgrywała się w XXI wieku. I myślę, że tak to robi, tak to pokazuje Ernest Bryl w swoich wierszach. W stacji drugiej jest taki fragment, który ja śpiewam dziennikarze. W zęby bili mikrofonem i pytali człowieku, czy jest zadowolony. To rzeczywiście trochę uderza w nas, dziennikarzy, mówię nas, bo ja też jestem zwykłym dziennikarzem jak ty. I to jest w ogóle z jednej strony no, taki psztyczek właśnie w nos dziennikarzom, którzy często relacjonują cierpienie. E, nie, nie pomagając, to jest taki dylemat: na przykład y, 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 reporterów, tych, którzy później dostają wielkie nagrody WordPress Photo, y, że y, fotografuje się umierającego człowieka na ulicy. A, a jest pytanie, a dlaczego mu nie pomogłeś, tylko robiłeś zdjęcie. Mnóstwo było takich zarzutów, prawda? No, Gdzieś no, przy okazji właśnie takich wystaw, jak Word no. Press Photo. I właśnie to jest też, no, ta golgota się odbywa. No to kiedyś Józef Brocki pisał w chwili, kiedy przy kolacji bronisz niedorzecznych racji żal za głupstwem, topiąc w wódzie giną ludzie. Oni cały czas to, co się w tej chwili dzieje w Syrii i w różnych zakątkach świata, a my sobie po prostu fantastycznie siedzimy przed telewizorem e, i jemy kolacyjkę. I to też. Ta Golgota Ernesta Bryla też ma po prostu nas wyrwać z takiego z jednej strony samozadowolenia, a z drugiej strony z takiego intelektualnego lenistwa. Z takiej ospałości, bo ja myślę, że problemem świata zachodniego, my tego nie czujemy. Teraz mamy papieża z Argentyny. Myślę, że w tych krajach, właśnie latynoskich, Ameryki Łacińskiej, no, te, te nierówności społeczne są tak, tak duże, że, że ludzie są bardziej jakby otwarci na cierpienie i też bardziej go doświadczają. Myślę, że świat zachodni, skoro jest bardzo letni, my jesteśmy Jacyś tacy się nie ma w tym energii. Nie, bo, 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 bo oczywiście nie, ma, nie jest tak, że w Polsce nie ma tej biedy, bo ona jest, ale myślę, że w swojej masie jesteś, jest, tak, jest tak po prostu tak nijak. Jest, jest tak sobie. I my jesteśmy trochę tak przyśpieni, trochę z, z roz, rozleniwieni. W zasadzie już nie wiadomo, m, czego chcemy. Właśnie świat zachodni stracił poczucie sensu. Bo mówisz o tym tak, jakby. Ta poezja Ernesta Bryla, czy ta muzyka, którą napisaliście, czy, czy to malarstwo, miało taką siłę, żeby żeby wybić z tego marazmu, czy, czy pokruszyć te mury. Wiesz, ja mam wrażenie, że trochę tak było, nie wiem, w romantyzmie chociażby, kiedy mówiło się o tych wieszczach, tak, którzy mogli za sobą poruszyć, poruszyć narody, tak, ale dzisiaj wydaje mi się, że sztuka chyba nie ma takiej siły oddziaływania, prawda? Wiesz co, ja, ja też tak myślałem, że nie ma, ale coraz bardziej się przekonuję, że jednak ma i, i, i w tym sensie no, mam ja sam poczucie sensu, że to, co robię jest ważne. No, przytoczę kilka takich, takich historii. No, po pierwsze, graliśmy niedawno w Chicago trzy koncerty i ludzie byli tak poruszeni, że przyszedł jeden, jeden z, z, z Polaków, no taki pan w średnim wieku, który jakby był tak poruszony, że nie mógł mówić, łukał i on przyszedł na wszystkie trzy koncerty. Oczywiście w Chicago myślę, że dla Polonii to tutaj jest jeszcze dodatkowy element, że nie dość, że jest to Golgota, no to jest to śpiewane po polsku, to jest kontakt z Polską, z polską kulturą i tak dalej, ale ja pamiętam kiedyś yy, m, grałem yy, yy, grałem w radiu na gitarze jakąś piosenkę i przyszła, już nie będę mówił jaką, bo to nie była Golgota, ale przyszła yy, starsza pani i po koncert przyszła na ten koncert, bo ja reklamowałem tą piosenką w radiu koncert, grałem na żywo. Przyszła po koncercie i mówi: Proszę pana, ja muszę mieć tę piosenkę. Ale ja mówię, Proszę pana, ja przepraszam, ale ja nie mam tej piosenki, bo ona jeszcze nie jest nagrana, nie ma jej na płycie. No mogę jakoś pani tam domowym sposobem no, ją, ją nagrać. Ja muszę ją mieć. Mówię, ale dlaczego? Bo moja wnuczka mieszka w Stanach Zjednoczonych i jest narkomanką. I ona musi tego posłuchać. Ja sobie myślę, no. Pomyślałem sobie, jejku, człowieku, to jednak ludzie wierzą w słowo, że słowo może mieć taką moc zmieniania świata. Nie wiem, co się wydarzyło potem, nie wiem, ale, ale jeżeli dostaję takie sygnały od ludzi, to myślę sobie zaraz, zaraz, no może jednak. Jest sens y, robienia muzyki do poezji. Dzisiaj z kolegą, aktorem, rozmawiałem, bo mówiłem mu właśnie y, 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 takie lektorskie rzeczy, jakieś nagrywaliśmy. I on w ogóle nie wiedział, że ja śpiewam. Ja mówię, wiesz, bo jadę zaraz do Częstochowy, spieszę się. A on mówi: To są jeszcze ludzie, ja nie wiedziałem, że ty te, takie rzeczy robisz. To są jeszcze ludzie, którzy śpiewają poezję, bo ja myślałem, że w dzisiejszym świecie już nikt tego nie robi. No to posłuchajmy y, tego, co nagraliście. Groko to jest to góska, ty wybierasz. Tak. ja myślę, że to y, teraz y, niech będzie stacja druga, bo mówili, mówiłem o tych dziennikarzach tak. Y, no dla mnie też bardzo ważną stacją jest stacja trzecia i, i, i jakoś y, dla wielu ludzi, ja pamiętam, że kolegą wysłałem do do Stanów w kilka mp3, to, to ta stacja trzecia na nich największe wrażenie zrobiła. Właśnie jak mówiłem o tym wybijaniu nas z takiego dobrego samopoczucia, czy z takiej, z drugiej, a z drugiej strony z takiej, z takiej nijakości, czy banalno, takie, takiego banalnego przeżywania też naszej wiary. No to, to jest dokładnie to, bo, bo w tym tekście pojawia się taki fragment, że z jednej strony my pięknie odziani do kościołów bardzo się spieszymy, a, a z drugiej strony ten refren, który śpiewamy, bo Pan tam jest, więc mówiąc szczerze na ulicy nie może leżeć. I to jest tak, że tutaj w tym kościółku jest tak wszystko pięknie, fantastycznie jesteśmy odziani, ubrani, wymuskani i to co jest właśnie z boku nas nie interesuje. A Przecież jak człowiek zastanowi się nad Ewangelią i nad tym, jakie Jezus pytanie zadawał faryzeuszom, czyli tym najbardziej religijnym żydom, to on się pytał, kim jest wasz Bóg? Skoro wy Skoro wy tutaj, y, 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 idąc y, służyć Bogu do synagogi, nie możecie pomóc temu. To jest, kim jest wasz Bóg? I myślę, że, że jakby w tym duchu też ta poezja Ernesta jest pisana. I my dzisiaj jako artyści też sobie i państwu zadajemy to pytanie. No. I myślę, i to jest niesamowite, że papież, nowy papież Franciszek zadaje to samo pytanie, no. kim jest wasz Bóg i dlaczego nie zajmujecie się tymi najmniej, naj, naj, najmniejszymi, najbardziej potrzebującymi, najbardziej wykluczonymi. Stacja trzecia, Jezus. Po raz pierwszy upada. się o nowo wybranym papieżu. No nie sposób o nim nie mówić dzisiaj w kontekście inauguracji pontyfikatu i w ogóle tego wszystkiego, co się dzieje wokół niego, ale ja mówiłem też o tym, o tym zdezawołowaniu się słowa, o tym, że ono nie ma już takiej siły, no już zaczynając chociażby od tego, że, że no, kompromitacja mi się wydaje trochę mediów, jeżeli chodzi o prognozowanie, kto zostanie papieżem. Te badania, które pokazują, że 4% tylko się sprawdza tych, tych, tych dociekań dziennikarzy, jak będzie wyglądało konklawę. No i ta, ten ogromny natłok słowa dzisiaj, że słowo już na nas tak nie działa, tak jak kiedyś działały na nas brutalne sceny widziane w kinie czy w telewizji, On, ich jest już tyle dzisiaj, że to nas w ogóle nie rusza. Ja mam wrażenie, że no, ta poezja, ta dobra poezja, taka chociażby jak poezja Ernesta Bryla, którą gdzieś mam jeszcze w Tomikach, którą gdzieś ze szkoły pamiętam która naprawdę na mnie działała, ona gdzieś ginie w tym natłoku, natłoku słów. W tym znaczeniu moim zdaniem to słowo się dezawołuje, a nie dlatego, że nie działa. No, rzeczywiście, ale, ale wiesz, to z drugiej strony tak cieszy, że jednak, że jednak okazuje się, że działa Duch Święty, że, że te wszystkie prognozy się nie sprawdziły i wszystkich zaskoczył ten wybór. I skoro też mówisz o tym, o tym że słowo się troszkę zdezawołowało, to jest coś w tym, ja myślę, że nowy papież Franciszek to doskonale wyczuł. No bo przecież ja też oglądając i no, no, ten moment, tak, kiedy pojawił się w lodzi Bazyliki Świętego Piotra, też oczekiwałem jakichś wielkich słów. Czekałem na nie. A w zasadzie no, jedno jedyne zdanie, które powiedział papież, no, dotyczyło tego, że kardynałowie wybrali y, papieża z dalej, tam, na końcu świata. Tak. Wiesz, ja może nie tak. oczekiwałem tego wtedy, tak. ale oczekiwałem to w czasie inauguracji tak. pontyfikatu, a tak. też nie padły jakieś bardzo wielkie słowa. Tak, tak. Ale, ale z kolei, to, co, to, co mnie się podobało, i, i, i właśnie to był bardzo, po pierwsze, niezwykle wymowny gest. E, pierwszy to taki, że, że y, Papież z wiernymi odmówił Ojcze Nasz i Zdrowaś Mario za poprzednika swojego i to było coś niezwykłego, czyli pomodlił się razem z wiernymi, a później poprosił o błogosławieństwo i modlitwę za niego. Ja, ja stałem przed telewizorem, a oglądałem to sam i natychmiast wstałem i zacząłem się modlić, ale po prostu nie zdarzyło mi się to wcześniej i pomyślałem, jejku, jaka siła jest w tym człowieku, właśnie w tym, w tej bezpośredniości naturalności i, i po, powrocie do korzeni, do tego, co jest istotą. Ja po prostu byłem, byłem tym yy, zszokowany. Mm, więc, yy, więc może też jest tak, że, yy, yy, że papież zdając sobie sprawy z tego, że słowo się troszkę zdezawołowało i jest go za dużo, mówi bardzo konkretnie Mm, bardzo prosto i nie za długo te słowa mają moc. On powiedział bardzo, kilka bardzo ważnych rzeczy tutaj. 14 minut do, dokładnie mówił dzisiaj podczas inauguracji. Ale przede wszystkim mówi znakami, bo med, media podchwytują to, co, co widzą. Tak? Czarne buty, to, że jedzie autokarem, że robią sobie zdjęcia prawie jak na, na fejsa kardynałowie z, z papieżem, to, że je obiad w domu świętej Marty, a nie, i że przysiada się do stolików do kardynałów, a nie ma jakiegoś swojego wielkiego tronu i tak dalej. Mam wrażenie, że właśnie dzięki temu, wracając do tematu, że dzięki temu ta poezja też dzięki temu działa poprzez to skumulowanie się środków przekazu i obraz i dźwięk i tekst tak ale to powiem ci coś niezwykłego bo dla mnie znakiem jest też to że my w Wielką Środę będziemy grać Golgotę Jasnogórską dla bezdomnych u kapucynów przy Miodowej w Warszawie i ta idea zaświtała mi wtedy kiedy leciałem samolotem z Asią, lecieliśmy samolotem do Chicago, no właśnie, leciliśmy do tej bogatej Ameryki, nie do tej biednej Ameryki. I jakoś, nie wiem, nie, jeszcze, jeszcze papież nie był wybrany, bo to był koniec, dopiero wiedzieliśmy, że Benedykt zrezygnował, yy, zabdykował. I yy, yy, nie wiem, skąd mi na myśl przyszła do głowy i mówię, Asiu, słuchaj, my musimy tą Golgotę zagrać dla bezdomnych. I potem właśnie, kiedy okazało się, że mamy nowego papieża Franciszka, właśnie, który przybrał to, to imię, to sobie pomyślałem, no, no nic się nie dzieje bez powodu. I, ja, I też właśnie w kontekście tych znaków to zaczynam po prostu rozumieć, że, że coś, coś niezwykłego się dzieje i że Duch Święty działa. Jest takie wrażenie, prawda? Że, że coś się zmienia w kościele dzięki temu papieżowi nowemu i to, że właśnie nawiązuje cały czas do, do ludzi ubogich. Tak jak widzę te twarze tych, tych, tych prominentów, dec, decydentów, którzy tam siedzą, władców państw i tak dalej, którzy decydują o życiu, losie wielu ludzi, to i tak trochę z niedowierzaniem patrzę na to, co, co się dzieje i na to, co mówi papież Franciszek. Yy. A on będzie wracał właśnie do tego, co się dzieje na tej płycie, o czym, o czym mówi, o czym pisze Ernest Bryl, co namalował Duda Gracz, o tym, że są ci najubożsi, którzy są wpisani w tą historię zbawienia i na przykład pokazuje ich Duda Gracz na swoich obrazach. Chociaż tego nie ma tak wprost w Ewangelii, prawda? Ale on to jakby wyciąga. Może właśnie, słuchaj, będzie współgrała ta płyta z pontyfikatem. No ja mam nadzieję taką w ogóle. No przecież to, to, to tak naprawdę no, yy, to, to nie jest... Z drugiej strony to, nie, to, co mówi teraz papież Franciszek, to nie jest nic nowego. No, on się odwołuje do świętego, yy, który no, jest jednym z, naj, z takich z największych świętych i tak... Jakich najbardziej naj lubianych, no bo właśnie ten, to. to, to, to y też wiesz, to przepraszam, ale też nieznanych, mm -hmm. bo na przykład media ani słowem, nie, 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 słuchając tych relacji telewizyjnych, nie słyszałem nawet raz, żeby ktoś przypomniał te słowa, nawet nie postać, ale te słowa właściwie jedyne słowa skierowane przez Boga do Franciszka chodzi odbuduj mój kościół. Było o ekologii, o wilku, zgubio i tak dalej, ale tej głębi franciszkanizmu nie pojawiała się w relacjach. Także może to będzie też jakby powrót do, tego, do korzeni, to jest rast, ale odnowienie tego, co w Ewangelii najważniejsze. No, mam, takie, mam takie poczucie, że, że rzeczywiście. To, z jednej strony to wynika z tego, że dziennikarze są niedouczeni często. No, wiesz, jak, wiesz, jak jest. E, przydałaby się poważna edukacja. E, no i takie lepsze przygotowanie. Także bo, no, umówmy się, no, franciszkanizm to nie jest kwestia tylko e, kościoła, no, to jest kwestia naszej wielkiej tradycji, no, kultury e, i, 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 i bez niego ona byłaby o wiele uboższa. E, ale skoro mówisz o tych też ubogich, to tak myślę, patrzę sobie teraz na tą płytę i na tytuły kolejnych stacji Golgoty Jasnogórskiej. I myślę sobie, że We Weronika jest, jest taką stacją, czyli, czyli stacja szósta, która w jakimś, w jakimś sensie odnosi się do ludzi prostych, zwyczajnych. Bo Ernest Bryl mówił, że ten wiersz pisał w stanie wojennym. A, Albo tuż po stanie wojny, w każdym razie mieszkał na Śląsku wtedy i patrzył z jaką właśnie czułością y, Ślązaczki y, myły okna na święta. Drobiazgi. Takie drobiazgi, tak. I, to, I on, jemu to się skojarzyło w ogóle. To jest zadziwiające, że, że brudna szmata yy, yy, kojarzyła mu się właśnie z tą chustą Weroniki. To jest niezwykłe właśnie. To, jest, to, 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 to przeniesienie jest niezwykłe, a jednak a jednak trafione. Stacja szósta Weronika. Ludzie na świecie ta okna czyszczą, z ciemności szyby obmywają. Dziś yy, wspólnie z Marcinem stycznie rozmawiamy o Golgocie Jasnogórskiej. To już nie tylko nazwa, która kojarzy się z twórczością dudy Gracza. Ale no, też kojarzyła się z poezją. Kto znał, to się kojarzyła Ernesta Bryla, ale także z muzyką twoją i Asi Lewandowskiej z Budniewek. Mam takie wrażenie, jak patrzę na nazwiska, które się pojawiają na twoich płytach. Joanna Lewandowska, Ernest Bryl, że ty lubisz sprawdzone marki, tak? Nagrywasz z tymi ludźmi, którzy gdzieś już zostali sprawdzeni przez ciebie, z którymi czujesz, nie wiem, łapiesz chemię, tak? Wiesz, to jest tak, że to jest oczywiście kwestia chemii. Mnie się też wydaje tak, że człowiek sobie sam tego nie jest w stanie wymyślić i zaplanować, bo przecież to, że, że ja współpracuję i przyjaźnię się z Ernestem Brylem, no to, 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 to nie jest jakiś marketingowy plan. Ja zacząłem swoją przygodę, jeżeli chodzi o wydawnictwa, od poezji Karola Wojtyły i to była płyta Piesie Bogu Ukrytym. Jeździłem z koncertami ten słynny utwór Niech, który tak ludzie cały czas proszą o niego u nas na przykład. No to jest ciekawe, bo, bo utwór Niech akurat jest moim autorskim utworem i, i powstał przy okazji współpracy, czy przy okazji pracy nad poezją Wojtyły. Gdzieś ona mnie tak natchnęła. Bardzo prosty zresztą utwór w swojej formie, jakoś właśnie przekonujący. No ale wracając do tego, wiele osób mi wtedy pod, na tych koncertach, grałem ich w Polsce sporo. Panie Marcinie, może Bryla by pan zaśpiewał? Ja tak, Bryla? Dlaczego bryla? I tak, przecież tak jak ty z lekcji języka polskiego, pamiętałem jego poezję, ale te, takie wiersze, wiersze sztandarowe, typu wciąż o ikarach głoszą, choć doleciał dedal i wiesz, bo to wszystko trzeba było wiedzieć. Ale, ale tak naprawdę dobrze tej poezji nie znałem. I, I jak drugi raz, bo to się taka propozycja przyszła od strony słuchaczy dwa albo trzy razy, jak to się pojawiło, kolejny raz mówię: Nie no, muszę to sprawdzić, to chyba jest jakiś znak. Poszedłem, poczytałem, no i mówię tak. To jest to. Rzeczywiście, ja nie znałem te, 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 tego, nie wiedziałem, że był taki moment w poezji Bryla, to tak był końcówka lat 70., początek 80., wyraźny zwrot w stronę chrześcijaństwa i, i, i w tej poezji. To, to, to jest bardzo widoczne, ja, ja znam wszy, no wszystkie, no, no prawie wszystkie jego wiersze, bo, bo ich w tej chwili zebranych jest około dwóch tysiąca, więc przeczytałem je i... I zagłębiłem się w te, w te jego poezję. I dopiero jakby moja praca jakby nad, nad tymi wierszami zaowocowała tym, że, że zacząłem z nim współpracować. Najpierw znalazłem osobę, która go zna i tak dalej, i tak no, dalej. To był bardzo długi proces. Ale zaczęło się od tego. Że no, w, jak, jak, jakiś, zrobiłem jakiś wysiłek, oczywiście. Najpierw był znak, yy, za którym poszedłem, ale potem był ten wysiłek, żeby się nad tą poezją pochylić, żeby ją wyśpiewać, później zaprezentować ludziom, no, samemu poecie. I to, że zostałem przez niego przyjęty, zaakceptowany, no ale zostałem przyjęty jako przyjaciel. Jako, jako, nie jako artysta, który tam coś robi, tylko jako przyjaciel i myślę, że te relacje nasze zaowocowały też, no to już jest w sumie nasza czwarta płyta. Z Asią Lewandowską pierwsza, ale też mówię, to jest na zasadzie takiej, że my się przyjaźnimy, my się lubimy i oczywiście Asia Lewandowska też jest artystką w piosence poetyckiej uznaną, która ma tam spory dorobek, natomiast no, gdybyśmy się nie lubili, gdyby nie było tego zdarzenia tutaj w Częstochowie, na w górze nie byłoby tej płyty, więc to są wszystko dla mnie znaki i no nie, nie są to na pewno przypadkowe spotkania. Na pewno ta płyta jest hmm, płytą, która może w jakiś sposób przybliżyć i poezję bryla, i, i, i twórczość Dudy Gracza, i, i Twoją twórczość. Natomiast mam wrażenie, tak rozmawiałem teraz nawet z Tobą, że ona jest też taką. Pigułką dobrą dla, dla kogoś, kto chciałby może poznać bliżej tę poezję. Bo nawet korzystając z tego nazwiska, Joanna Lewandowska, przecież ona występowała w teatrze Roma w Tuwimie dla Dorosłych. Wiemy dobrze, czego się uczymy Tuwima w szkole, a co napisał Tuwim, prawda? Gdybyśmy patrzyli na Tuwima tylko przez to, co jest w szkole, to byłby to zupełnie inny człowiek, odwrócony tym swoim profilem, tak? On tak się fotografował, ukrywając tę mychę swoją. Zupełnie byśmy nie znali go z tej ciemnej strony jego, jego twórczości, tak? Wobec tego no jakby Ernest Bryl też, Deda Likar to jest to, co dziś kojarzymy, prawda? Wejście głębiej. Ja myślę, że to jest taki, takie słowo, które mogłoby podsumować to nasze dzisiejsze rozwa rozważanie i to naszą dzisiejszą rozmowę. Wejście nie tylko y, w temat y, y, Drogi Krzyżowej, która jest nabożeństwem takim tradycyjnym, przez które się prześlizgujemy, tylko wejście głębi w golgotę, która jest w nas dzisiaj. Zaczynając od Ernesta Bryla, od Dudy Gracza, którzy byli na golgocie leżąc w szpitalu, y, operacja na bypassy. To wszystko się zaczęło właśnie na takiej golgocie, realnej golgocie człowieka, który cierpi dzisiaj. Nie? Myślę, że tak. No tak, i myślę, że to każdy, każdy ten krzyż swój dźwiga. Czasami wydaje nam się, że są, że są te krzyże za ciężkie. Taką anegdotę kiedyś pewnie słyszałeś, to jak się człowiek spotyka z Jezusem Chrystusem i mówi: Panie Jezu, ten mój Krzyż to za ciężki. Chodź ze mną na pole, tu jest dużo krzyży, wybierz sobie, który ci się podoba. Może ten, nie, nie, ten mi się nie podoba. Może tamten, nie, nie, ten, ten, ten jest fajny. Ja mówię, no to jest właśnie ten, który dźwigasz. Podobno Bóg nie daje większego cierpienia, niż jesteśmy w stanie y, wytrzymać. Choć wiem, że są ludzie naprawdę cierpiący i, i jest ta, taka granica cierpienia, która jest po prostu straszna. Ale wydaje mi się, że, y, że chrześcijaństwo i Jezus Chrystus daje odpowiedź na to cierpienie. Że, to, że do cierpienia nie należy ostatnie słowo. Dzięki Ci, Wielkie Marcin. Marcin Styczeń dziś był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. A płyta, z którą przyjechał, to Golgota górska jego muzyka Jan Lewandowskiej z Budniewek i poezja Ernesta Bryla. No i oczywiście twórczość Dudy Gracza, który, która jest taką furtką chyba do, do, do Drogi Krzyżowej, do, do Męki Pańskiej, od, o, która się otwiera tutaj na Jasnej Górze już od wielu lat dla, dla pielgrzymów. Dziękuję Państwu serdecznie. Łukasz Sośniak, do usłyszenia za tydzień.